Dzisiaj odbył się Puchar Piaseczna Kadetów i Dzieci w kickboxingu w formułach soft contact i point fighting. Cieszymy się, że piaseczyńska młodzież, piaseczyńskie dzieci mogą wybierać z tak dużej gamy sportów, które na terenie gminy Piaseczna można uprawiać. Jedną z nich jest właśnie kickboxing, który ma duże tradycje w Piasecznie i cieszymy się, że dzieci mogą właśnie od tej dyscypliny rozpoczynać, a kończyć jako prawdziwi zawodnicy, startując w prawdziwym ringu i na prawdziwych zawodach, i tego im życzymy. Nazywam się Marcin Pałuba, jestem prezesem klubu sportowego X-Fight Piaseczno. W naszym klubie trenuje blisko 200 osób, z czego znakomita większość to są młodzi adepci sportu walki. Szkolenie zaczynamy od 6 roku życia, takimi treningami ogólnorozwojowymi z elementami sportu walki. Następnie rywalizujemy w grupach wiekowych kadet młodszy, kadet starszy i junior. W tych grupach w tym roku udało nam się zdobyć kilkanaście tytułów Mistrza Polski. Te osoby będą, miejmy nadzieję, w przyszłym roku reprezentować nas na zawodach międzynarodowych, nie tylko Piaseczno, ale i Polskę. Wśród tych młodych ludzi największą grupę stanowią dzieciaki, czyli w wieku od 6 do 12 lat, ponieważ staramy się prowadzić treningi w kilku miejscach, tak żeby był łatwiejszy dostęp do możliwości trenowania kickboxingu tutaj w naszej gminie. Poza treningami staramy się też zagospodarować czas dzieci w ferie i w wakacje, prowadząc między innymi obozy stacjonarne i wyjazdowe. To pomaga nie tylko lepiej wyszkolić dzieciaki, ale również daje im pewien rodzaj integracji w trakcie wypoczynku. Jest to chyba najlepszy sposób, żeby one mogły nie dość, że wypocząć, potrenować, to jeszcze się zintegrować we własnej grupie. Wśród najmłodszych, którzy dzisiaj skrzyżują nie rękawice, a pałki piankowe, zobaczymy Emilię Nieściur, która w tym roku zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski wśród dzieci, czyli w wieku od 7 do 9 lat. Emilia jest młodą, bardzo dobrze zapowiadającą się zawodniczką i dzisiaj będzie walczyła o Puchar Piaseczna ze swoją koleżanką klubową. Thank you.
Lecisz dalej.
Szybko! Jeden punkt niebieski, czas, patrz.
Pokaż. Thank you.
Jeden punkt czerwony. Walcz! Thank you.
Wielka szybka noga.
Thank you.
Zapraszam do werdyktu. Jednogłośnie 3-0 wygrywa zawodniczka niebieska. Z tej grupy dzieci i młodzieży, którą trenujemy, zawsze znajdą się jacyś wybitnie uzdolnieni zawodnicy. Dzisiaj będziemy mieli okazję na gali zawodowej Piaseczno Fight Night wieczorem obejrzeć dwójkę z nich. Będzie to Rafał Wójcik, który w tym roku zdobył tytuł Mistrza Polski w formule Full Contact. I właśnie w tej formule dzisiaj będzie walczył u nas na gali, a także Oliwia Ściągaj, która w tym roku zdobyła 4 medale Mistrzostw Polski, 2 tytuły Mistrzów Polski i dzisiaj też ją zobaczymy na naszym ringu. Tak więc nasze szkolenie, które zaczyna się w bardzo wczesnym, młodym wieku, w wieku 6 lat, może kończyć się... Właściwie nie kończyć, a zwieńczeniem tego mogą być zawody na najwyższym poziomie sportowym, na galach profesjonalnych, z którą jedną z nich jest ta, którą dzisiaj zobaczymy. Elur, dobre spokój, lepko zwalnie na
Dziękujemy bardzo. Pierwsza walka z nami. Proszę Państwa, werdykt z nami pierwszy powiedział. Jednogłośny, nie mieli wątpliwości, 3-0 wygrywa Mateusz Kamiński. 3-0 z Kamińskiem Rudem, Józefnictwa i Piasecką. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. To była etapka druga. Tym razem sędziowie nie byli jednogłośni, werdykt nie jest jednogłośny, stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Julia Kurkiewicz. Brawo! Julia Kurkiewicz, święte kim, zwycięża w walce w ogóle Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za nami obie wstępne walki.